Dawno, dawno temu, w ogromnym lesie, w maleńkiej chatce, mieszkała koza z siedmiorgiem koźlątek. Mama koza bardzo kochała swoje dzieci, ale każdego ranka musiała wyjść na łąkę po świeżą trawkę i chłodną wodę, a koźlątka zostawały same w domu. Moja trzutko, kończy nam się trawka. Pójdę przynieść nowe jedzonko. Dobrze, mamo, dobrze, bo jesteśmy bardzo głodne. Dobrze, tylko uważajcie, zamknijcie się na wszystkie zamki. Uważajcie na złego wilka. Dobrze, będziemy uważać, prawda? Będzie was... Orguś, czy się pozamykamy na wszystkie zamki? Tak, dobrze. Będzie was próbował oszukać. Poznacie mnie po białej łapce i po wierszyku. Powiem wam tak. Puk, słuchamy, puk, słuchaj. Puk, puk, moja trzutko kochana, to ja, wasza mama. Świeżej trawki wam przyniosłam, co na łące nam wyrosła. Do popicia chłodnej wody, co jest dobra dla urody. Dobrze, mamo, dobrze. Będziemy pamiętać. Pa, pa. Pa, pa. Mama koza zabyczała ze zadowolenia i spokojnie wyruszyła do lasu. Ale niestety koło chatki przechadzał się wilk. Usłyszał, jak koza śpiewa wierszyk i wymyślił chytry plan, jak tu dobrać się do koźlątek. Tak, moja krzutko kochana, to ja, wasza mama, świeże trawki wam zniosę. Co na łączy nam wylosła, na popicach chłodnej wody, co jest dobra dla urody. Słyszymy, słyszymy, ale nie otworzymy. Nie jesteś naszą mamą. Nasza mama ma taki cienki, delikatny głosik, a ty masz gruby i straszny. Uciekaj, zły wilku, uciekaj! Wilk, jak to usłyszał, natychmiast pobiegł do sklepu i kupił duży kawałek kredy, po czym go zjadł. Teraz zmienił mu się głos. Był łagodny i cienki. Wrócił więc z powrotem pod drzwi domku i zawołał. Wilk już wiedział, co robić. Pobiegł szybko do piekarza i zażądał pół worka mąki. Piekarz czuł w tym jakiś podstęp, ale staruszek tak bardzo bał się wilka, że nie pisnął ani słowa i spełnił jego prośbę. Teraz mnie poznają. To ja, wasza mama. Świeżej trawki wam przyniosłam, co na łączy nam wylosła. Do popicia chłodnej wody, co jest dobra dla urody. O, masz głosik jak nasza mama! Ale pokaż nam jeszcze swoją łapę, żebyś pewnie, że to ty! Tak, to nasza mama! Zobacz, Olgusiu, mam białą łapę! To na pewno Wow.
koziomka. Wilk zjadał biedne koźlątka jedno po drugim. Nie mógł tylko znaleźć jednego, które bardzo dobrze się ukryło. Ale wilk uznał, że najadł się już do syta, powoli wyszedł z domku, poczłapał na rozległą łąkę, wyciągnął się pod drzewem i uciął sobie drzemkę. Tymczasem z lasu wróciła mama koza. Co się stało? Gdzie są moje koźlątka? Gdzie jest moja trzutka? Moje koźlątka? Może są pod stołem? Może w skrzyni? Krysiu, Tomku, Paweł, Olusiu, gdzie wy jesteście? Co to? Kto to? Ania, to ty? Chodź. Co się stało? Córeczko. Wilk nas oszukał. On tutaj... Jak to? On zapukał na drzwi i powiedział twój wierszyk. A łapka? Nie poznałyście go po łapce? Nie, bo on nam pokazał łapkę i ona pobiegła. O rany, i co się stało? Gdzie są wszyscy? I on wszystkich pożarł. Chodź. Musimy ich jakoś uratować. Może nie jest za późno. Me, gdzie są moje koźlątka? O rany, tam śpi wilk. Taki ma wielki brzuch. Zjadł moje koźlątka. Tu się coś rusza. Czy to możliwe, że w brzuchu tego wilka moje koźlątka wciąż żyją? Halo? Krysiu? Franku? Olkusiu? Aniu, podejdź tu szybciutko. Tak, przynieś, mama, co przynieś, się stało? Przynieś z domku nożyczki, igłę i nici. Dobrze. Szybciutko. Trzymajcie się tam w tym brzuchu. Zaraz was wyjmę. Mamo, masz nożyczki i igłę. Wyłaźcie do mnie, wyłaźcie. O, wychodź z tego brzucha, Olgusiu. Och, jesteś uratowana. Och, to już wszystkie koźlątka. Teraz, gdzie ta nitka? O, jest, zaszyjemy. Och, Olgusiu, przynieś mi szybko jeden duży kamień. Aniu, też przynieś mi kamień. Mamo, mamy kamienie. Wsadzimy tutaj kamienie do brzucha tego wilka i zaszyjemy tego wilka z powrotem. Pomóż, Olga, pomóż. Tak, mocno śpi, że nic nie czuje. Tak. Nic nie czuje. Olga, zaszyj. Zaszyj wilka. Będzie miał za swoje zły wilk. Och, świetnie. Chodźcie, dzieci. Wracamy do domu. Mamo, szybko wracajmy do domu. Biegnijmy. Radość koźlątek była wielka. Wszystkie szybko razem z mamusią, podskakując wesoło, wróciły do domu. A tymczasem wilk, który już porządnie się wyspał, wstał i poczuł ogromne pragnienie. Przecież jak już zjadłem kamienie. Ratunku, topię się. Topię się. Hurra! Mamo, nasza kochana! Olgusiu, siostrzyczko! Mama koza i koźlątka nie posiadały się z radości. Wilk się utopił! Zaczęły radośnie tańczyć wokół źródła, bo wiedziały, że odtąd będą mogły żyć długo i bezpiecznie. Powiedz. Pokaż. Pokaż.
Chłodnej wody do popicia. Dobra, jeszcze raz. To sam wierszyk już, dobra. To sam wierszyk. Na Krysiu, Tomku, Paweł, Tomek, Ania. Tutaj jesteśmy. Dobra, nie krzyczcie teraz. Dobra, bądźcie cichutko. Dobra, jeszcze raz. Bez tych imion. No, jakiś ale nie te. Koźlątka moja, trzutka. A bądźcie wy cicho! Wy teraz jesteście w brzuchu wilka. Dobra, jeszcze raz. Siostrzyczki i braciszkowie. On je wszystkie połamał. Co? Mama. Nie możemy tego zagrać. Ile ktoś patrzy na tatę, to mi się... Śmiesznie wyglądam. Musisz mieć wyraz twarzy taki nieśmieszny. Jeszcze raz. Dobra. Tatuś, kurde. Jakbyś to tak robił, prawda?